kiedy mówi się o studiowaniu architektury na Politechnice, pojawia się również kwestia zajęć dodatkowych. Co to są takie zajęcia dodatkowe i dlaczego o nich mówię? No więc nie da się żyć samą architekturą. Chciałbym powiedzieć kilka słów tutaj o tym, co nie jest przewidziane w programie studiów lub do tej pory jeszcze nie było. Trzeba mimo wszystko robić też coś poza programem, chociażby po to, aby poznawać nowych, innych ludzi, żeby nie okazało się, że człowiek przez całe życie obraca się tylko w jednym kręgu, na przykład tylko wśród architektów. Trzeba się nauczyć współpracować z innymi ludźmi. Tutaj zwracam uwagę na dwa słowa: współpracować oraz inni, ponieważ potem w zawodzie jest to nieuniknione. Architektura jest zabawą w 100% zespołową. Trzeba umieć z ludźmi rozmawiać, trzeba umieć z ludźmi przebywać. Najprościej tą umiejętność jest przećwiczyć właśnie w czasie zajęć dodatkowych. Chciałbym tu zwrócić uwagę na pewną przykrą cechę całego polskiego systemu edukacji i niestety również doświadczyłem tego podczas studiów na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Mianowicie szkoła uczy dokładnie czegoś zupełnie odwrotnego niż to, co później jest potrzebne w zawodzie. To znaczy przez całą szkołę, a również w czasie studiów, pracuje się indywidualnie i jest się rozliczanym za indywidualne wyniki. Każdy jest sam sobie szefem, każdy sam sobie pracę rozplanowywuje. Jeżeli ją szybciej wykona, to jest oczywiście wtedy, to wtedy ma więcej czasu dla siebie. W każdym razie samemu się ponosi konsekwencje i samemu się uzyskuje owoce swojej pracy. Niestety w profesjonalnej pracy jest zupełnie inaczej, ponieważ nad danym projektem pracuje w każdej chwili mnóstwo osób i oni nie to, że pracują, oni razem współpracują. I niestety ta umiejętność pracy w grupie nie jest uczona w szkole i konsekwencje są później tego takie, że taki zespół jest po prostu w pracy niewydajny. Mnożą się jakieś zupełnie niepotrzebne konflikty, dochodzi do różnych dziwnych sytuacji, którymi już właściwie się zajmuje socjologia, a nie architektura. Dodam, że socjologia też jest jednym z takich nadobowiązkowych, obieralnych przedmiotów w trakcie studiów. Do dzisiaj pamiętam rozpacz mojego szefa, kiedy w trakcie prac nad jednym z konkursów część informacji, część wizji szef przekazał jednemu członkowi zespołu, i niestety ten członek zespołu, pracując dalej, nie raczył się podzielić najnowszymi uwagami szefa. Szef zostawił pracę na 2-3 dni, następnie się pojawił znowu i widzi, że owszem, ta osoba, której informacje zostały przekazane, do tych uwag się zastosowała, ale nie przekazała tych informacji dalej, w związku z czym inna osoba na swoim zakresie już tych najnowszych ustaleń nie uwzględniła. Tak było w wypadku na przykład pracy nad konkursem, kiedy jedna osoba robi planszę, druga osoba robi makietę. Wykonanie każdej z tych rzeczy zajmuje trochę czasu i najczęściej jest tak, że osoba, która zajmuje się planszą, zajmuje się tylko planszą i to mało tego. Część osób zajmuje się tylko elewacjami, część tylko rzutami, zupełnie inna osoba makietą i nagle na koniec, kiedy zespół ze sobą nie współpracuje, tak jak w tym przypadku, okazuje się, że jedno z drugim i trzecim ma niewiele wspólnego. Tak więc ja do dzisiaj pamiętam tą rozpacz i wypowiedziane dramatycznym tonem słowa: dlaczego nie współpracujecie? A właśnie dlatego. Szkoła niestety ludzi nie uczy współpracować. Drugim aspektem takich zajęć dodatkowych jest czysta rozrywka. Ale nie tylko. Taka czysta rozrywka potrafi dać dodatkowe punkty do CV. I tutaj przykładem czegoś takiego niech będzie chociażby moja koleżanka, która studiując architekturę poznała ludzi, którzy studiowali na Akademii Teatralnej i w trakcie studiów, zupełnie poza programem, wykonywała dla studentów Akademii Teatralnej dekoracje do ich semestralnych przedstawień. Wówczas te dekoracje
fotografuje i normalnie może sobie do CV dołączyć jako zdjęcia. Potencjalny pracodawca później widzi, że taki student wykonywał nie tylko projekty, prawda, z zakresu studiów, ale również inne i ma to dodatkowy, bardzo pozytywny aspekt, bo to oznacza, że taka osoba ma umiejętność nawiązywania znajomości i wykorzystywania ich w drodze, w karierze. I tacy pracownicy to jest prawdziwy skarb. Mogę to powiedzieć na podstawie mojego doświadczenia. Architekt generalnie musi być wszechstronny, to znaczy musi szybko orientować się, na szczęście dosyć pobieżnie, w wielu tematach. Bardzo często tak jest, że przychodzi zupełnie obca osoba, myśląca zupełnie inaczej, nie architektonicznie. Niech to będzie klient, ale może być to również branżysta z zakresu instalacji, albo konstruktor, albo informatyk, albo przedstawiciel handlowy i trzeba z takimi ludźmi umieć rozmawiać, trzeba umieć od nich wydostać konieczne informacje, zrozumieć i wszystkie informacje od każdego tego człowieka ze sobą pogodzić w jednym projekcie, ponieważ architekt jest osobą, która zgodnie z prawem koordynuje działania, to znaczy pilnuje, aby interesy wszystkich właśnie osób zostały w projekcie uwzględnione. Tak więc wszelkie zajęcia dodatkowe przewidziane programem lub nieprzewidziane, doskonale pomagają w nabyciu tych oto niezbędnych umiejętności. Dlatego teraz opowiem w następnych filmikach o takich zajęciach dodatkowych.